hokej to jest dla nich odskocznie od takich, od szkoły, od przedszkola i bardzo chętnie jeżdżą na te treningi. To jest dla nich nie kara, tylko nagroda. Mąż jest zawodowym hokeistą, jest reprezentantem Polski. W rodzinie jest tradycja, tak dzieci trafiły na hokej. Patrzyły, co robi tata, co robi wujek. Przyprowadziliśmy ich na lodowisko i już z niego praktycznie nie wychodzimy. Na początku chciałem ich po prostu nauczyć jazdy na łyżwach, a z biegiem czasu przekształciło się to w pasję. Pierwszy raz przyszliśmy tu z koleżanką, której dzieci trenowały. Jagódka jako drugie dziecko przymuszona, że brat chodzi, no ale myślę, że spodobało jej się też, ponieważ są koleżanki, więc trenuje się bardzo dobrze. Grupa minihokeja jest od 5 lat do 9 lat. Treningi minihokeja, uczenie jazdy na łyżwach, to jest podstawa hokeja. Jazda przód, jazda tyłem i wszystkie elementy. Abeceda jazdy na łyżwach, cała, kompletnie. W tych najmłodszych grupach, tak jak nabór minihokej, jednak to jest zabawa. Te dzieci muszą się tym cieszyć, muszą się z tym czerpać radość. Treningi, tak jak dzisiaj w sobotę mamy 8:30, a było mnóstwo dzieci, mnóstwo rodziców. Tak, ja grając wiele lat w hokeja na lodzie zawodowo, zaczynałem tak jak te dzieci. To jest najszybszy sport zespołowy na świecie, więc fajnie jak widzimy te kruszyny, które przychodzą do nas. To są takie małe szkraby, na które się patrzy naprawdę z uśmiechem na twarzy, bo gdy tego nie ma, no to wiadomo, dzieci raz przyjdą, później nie przyjdą, a próbujemy to robić trochę z uśmiechem, trochę z fanem, tak żeby każde dziecko było zadowolone i chciało tutaj przychodzić te 3 razy w tygodniu. Mini hokej to jest super zabawa. Dziecko przychodzi i bawi się na tym lodzie, ponieważ to są jakieś wygibasy, to jest początek, to są też jakieś upadki, może też czasem zniechęcenie, ale to jest też decyzja, że tak, idziemy i spróbujemy. Tutaj widać, że sprawia im to przyjemność. Czasem jak coś nie wyjdzie, to się nie załamują. Tutaj pracuje całe ciało. Nogi, ręce, głowa. Muszą razem współgrać. Jak nie współgrają, no to jest problem, wiadomo, dzieci się czasem denerwują, ale my jesteśmy od tego, żeby one się nie zrażały. Na początku dzieci przychodzą z rodzicami. Staramy się, żeby jak najmniej rodzice ingerowali jakby w ten trening dziecka. Wiadomo, przybierają dzieci, pomagają, ale potem chcemy też, żeby dzieci były samodzielne. Dla niektórych rodziców to jest szok, bo dziecko biera kaskratą, sprzęt, przewraca się na lodzie, na kolanka, na brzuszek. Nic mu się nie dzieje, dlatego to jest też dla rodziców naprawdę, to te są emocje. To jest największy problem, żeby rodzic chciał to dziecko przywieźć, bo dzieciom ja zauważyłam, że bardzo się podoba. Trudniejszą rzeczą jest to, że trzeba taką torbę ciężką przynieść, pomóc tym dzieciom. Na początku trzeba się nauczyć, jak ich ubierać, jakie potrzebne są tutaj elementy stroju. Do wszystkiego uczymy się tu nawzajem od siebie, od trenerów. W mini hokeju dzieci nie mogą grać ciałem. Pojawia się to gdzieś w starszych grupach wiekowych, ale zawodnicy są bardzo dobrze zabezpieczeni, ponieważ mają wiele ochraniaczy, kaski, kraty. Także wygląda to niebezpiecznie, ale tak naprawdę oni nie narzekają, że ich coś boli. Dzieci przebywają wśród rówieśników. Nie ma, to jest tak, że to jest tylko dla chłopaków. Dziewczyny jak najbardziej to są bardzo zadziorne i naprawdę dobrze sobie radzą. Ja przez trochę nie miałam wyjścia, a trochę też spodobał mi się ten trening, jak z tego grał już, to dołączyłam do niego. Mi się spodobało. I teraz już nie hałuję. Jest to naprawdę piękny sport, który pomaga dzieciom radzić sobie z przeciwnościami. Uczy ich, jak radzić sobie z porażką, też jak wygrywać. To jest piękno tej dyscypliny. To, że mają też kolegów w drużynie, to, że muszą obcować z innymi i wszyscy wygrywają i wszyscy przegrywają razem. Na pewno mamy świetnych trenerów, którzy mają świetne podejście do dzieci i po prostu te dzieci chcą przychodzić na to lodowisko. To jest sama frajda dla dziecka, po prostu przyjść, poślizgać się, poruszać się. Gdy już przyjdą, to już raczej zostają na lata w tym hokeju, bo naprawdę jest to cudowny sport.